a to latający trójkąt nogami w wykonaniu Paddy'ego Pimbleta, a my pokażemy wam, jak to zrobić. Didn't quite have the full extension to drive it, and there's the flying triangle! Pimble with the flying triangle! He's got Savinis locked up! Pimble switching for the arm here! It's a big squeeze from Paddy the Belly! He's got the angle, he's got the extension! Druga runda walki Paddy'ego Pimbleta z Alexisem Savinisem rozpoczęła się presją Alexisa w wykonaniu po prostu lewego i prawego cepa, który Paddy Pimblet przyjął dwa razy. Po tym przeciwnik zanurkował do pasa, co było błędem, gdyż Paddy Pimblet wykonuje takie rzeczy i to jest dosyć oczywiste. Paddy Pimblet zablokował sobie gościa. Lewym swoim overhookiem zaczął pracować w dół, a jego prawą rękę, jego lewą rękę, przepraszam, swoją prawą ręką zepchnął do środka. Tam kamera dokładnie nie pokazuje i tego nie widać, czy on kontrolował nadgarstek, czy nie. Najlepiej by było, żeby kontrolował, ale z tego co widziałem, to przeciwnik po prostu trochę mu ją oddał i gdzieś tam ją nisko zanurkował. A Paddy Pimblet bez problemu lewą nogą sobie wskoczył do gardy, a prawą od razu zarzucił na szyję. Mniej więcej wygląda to tak. Wybija się z prawej nogi, lewą zarzuca, a prawą dokłada. W tym momencie przeciwnik wytrącił się z równowagi, położył się na plecy. Teraz nie mamy miejsca, ale jakbyśmy mogli się odsunąć. Wytrącił się z równowagi i zwróćcie uwagę teraz na lewą rękę. Podnosząc się najprawdopodobniej, on tą rękę przełożył już tutaj, co ułatwia mi sprawę. I Paddy Pimblet zamiast skupiać się na trójkącie nogami, przeszedł sobie do balaszki. Przy tym oczywiście skupiając się na kontroli nadgarstka, żeby łokieć był poprawnie ustawiony do balaszki. Można powiedzieć, jednocześnie dusił trójkątem nogami i wykonywał przeplus na staw łokciowy, czyli balaszkę. I tutaj bez problemu już odklepał przeciwnika. Jest to bardzo fajna technika i wbrew pozorom nie jest to aż takie rzadkie poddanie. Ono rzeczywiście jest wykonywane. Znalazłem kilka takich poddań. Sam takie poddanie wykonałem na walce. Tak samo na zawodach grapplingowych. I jest ono naprawdę proste i skuteczne, ponieważ kiedy złapiecie trójkąt nogami, łatwo jest wykluczyć gościa przed rozbiciem mnie. Zresztą też ciężko jest utrzymać ciężar w momencie, kiedy nogi zwisają na karku. No a później wykończenie jest bardzo dowolne, ponieważ można sobie uderzać łokciami, jak to też Paddy Pimblet zrobił w innej swojej walce. Można przechodzić Kuba do... też tak zrobił. Też się walce. Zdarzyło, też się zdarzyło. I przy latającej trójkącie nogami też mi się zdarzyło. To też zaraz pokażę. Tak, i tutaj właśnie fajne też w tym jest to, że nigdy nie wiadomo, czy gość typuje właśnie duszenie, czy może balachę na rękę, a być może i to. Dokładnie, więc też jeżeli ktoś jest w miarę odporny na trójkąta nogami, czy ktoś ma słabe trójkąty nogami, to mimo tego może wskoczyć do trójkąta nogami, a odpalić dodatkowo balachą, przez co te prawdopodobieństwo poddania wykonując tą technikę o wiele się zwiększa.